Jerozolimie, Pawia Świdnik i Lublinianka. Strzelcem gola Olek Rąbiel. Pojawi się Przemysław Kąsiok numer 10, a w Świdnickiej Awi na Pomorawie zameluje się numer 21 Momo Sadio. Przemek Kąsior grający numer 10 zastąpił Olega Rąbiela, strzelca jedynej bramki dla Lublinianki. Za chwilę ustalimy, kto strzelił w zespole Awi Świdnik. Adrian Rępa, numer 5 Radosław Kursa, z trójką Rafał Kursa. Może o tym za chwilę, bo akcja Lublinianki. No i będzie rzut rożny ręcznego z numerem 19 Olega Rąbiela. Pierwsza żółta kartka. W międzyczasie mieliśmy kolejną zmianę w zespole Lublinianki. Na boisku zameldował się numer 21 Dawid Koczylas, a zastąpił
Pawła Zabielskiego grającego z numerem 13. Przemysława Gąsiora, a że jest to drugie napomnienie naszego zawodnika, to od 82 minuty Lublinianka kończy mecz dziesiątkę. Czerwona kartka dla Przemysława Gąsiora. Zdaniem sędziego miała tu miejsce klasyczna symulka. Kolejna żółta kartka w zespole Lublinianki, tym razem ukarany kapitan drużyny Rafał Kursa.
4 minuty doliczone do regulaminowych 45 drugiej połowy. W akcji Lublinianka. Żółta kartka dla Radosława Kursy, a że zawodnik Lublinianki był już ukarany napomnieniem, to podobnie jak wcześniej Przemysław Gąsior otrzymuje czerwoną kartkę i schodzi z boiska. Lublinianka będzie kończyć ten mecz w dziewiątkę. Koniec spotkania, spore emocji, dwie czerwone kartki, ale wynik nierozstrzygnięty, remis 1-1 po bramkach Olega Rąbiela i Piotra Wójcika.